Witam. Dzisiaj może taki trochę inny film, bo póki jest okazja, a widać, że owoce opuncji fumifusy już chyba są naprawdę bardzo dojrzałe, to nie wypadałoby je zebrać i spróbować. Jak smakują? Czy nadają się do czegokolwiek? Oprócz opuncji humifusy także dojrzewają owoce opuncji bezkolcowej, więc i ją tak samo spróbuję. Ciekawy jestem, czy któreś z tych owoców są czegoś warte. Może obydwa są czegoś warte. No na pewno na razie widzę, że opuncji humifusy są dużo większe. No zobaczymy, teraz trzeba je zebrać. Przygotowałem się tutaj, miseczkę tutaj syn mi pożyczył. Także jeśli chodzi o samo zerwanie, o, jest jeden. O, reszta widzę schodzi normalnie, ten jakiś jeden był oporny. Biorę ich chyba wszystkie nawet, bo niedługo przyjdą mrozy. Może być tu różnie. No to ładnie schodzi. No niektóre wychodzą tak bez kłopotu, a inne jakimś tam lekkim. No, jeszcze mi zostały trzy. Proszę bardzo. O. Cały półmisek. Ale ciekawie wyglądają. Dorzucimy do tego troszkę owoców opuncji bezkolcowej dla kontrastu. Dodam może dwa tylko. Zobaczymy, jak smakują w domu. No i już jesteśmy w domu. No tu już widać na pierwszy rzut oka, że owocki mają trochę kolców. Może się tutaj pokażę. No widać takie kolce są ewidentnie. No tak bym chyba od razu ich nie jadł. Trzeba je będzie chyba przeczyścić. Taką ściereczkę sobie wziąłem tutaj. O, no jest tych kolców. To jak co, ale... No, ale schodzą... Schodzą ładnie. Jak jest owoc dojrzały, to widać, że kolce same odpadają. Ale bez tego raczej nie szedłbym tak na wariata próbował. No i owocek jest wyczyszczony. Można go spokojnie wziąć teraz w ręce. Tak wygląda jeden, a dalej jeszcze dla kontrastu drugi owocek opuncji bezkolcowej. No niby bezkolcowa, ale tutaj kolce też jakieś tu są. Nie jest tak dużo jak na opuncji humifusa, ale coś jest. A każdy taki kolec wiadomo jak może się skończyć. No, wydaje się czysty.
Różnica jest, no. Ogólnie nie są jakoś tam wielkie, ale no ten to ewidentnie mały jest do funkcji chmi, do funkcji bezkolcowej. No, zobaczymy jak wygląda w przekroju opuncja humifusa. No, widać, że jest dużo pestek. A zapach? Bardzo przyjemny. Wręcz bym powiedział, jak perfumy. Takie coś jak, powiedzmy o zapachu owoców lasu, coś takiego, no. Takie owoce lasu, no, dosłownie owoce lasu. Mieszanina różnych aromatów takich. Jak owoce lasu, dosłownie. Jak ktoś tam jadł sobie, czy tam jadł takie serki, czy picie o takim smaku, to tak bym to porównał. Naprawdę jest bardzo aromatyczny. Pestek może nie będę jadł, może się je wysieje. No. Jest ich tu dość dużo. No, po zbyciu się pestek, no nie jest tego strasznie dużo, ale no zapach jest taki, że już tutaj zaczyna go czuć. A w smaku? No, powiem, że bardzo dobry. W smaku właśnie coś takiego jak owoce lasu. Owoce lasu. Z taką nutką i bardzo dojrzałej mandarynki. No, jestem pod wrażeniem. No, jak jest dużo owoców, no można by coś z tego zrobić. Może jakiś kompot, czy jakiś przecier. Bo bardzo dobre. A zobaczymy jeszcze jak funkcja bezkolcowa. No jest taka podobna, tylko w miniaturze, taka bardziej blada. Owoców też się może pozbędziemy. Bo nie wiadomo, czy może po przegryzieniu nie zniszczą całego tego smaku. No i próbujemy. No, ta jest trochę gorsza. Może nie niedobra, ale taki smak jest dużo mniej intensywny. Taki bym powiedział taki trochę ukryty. Ukryty taki smak, ale też właśnie coś owoce lasu. Taką nutką naprawdę owocową. Pachnącą, ale mniej niż opuncji humifusa tej zwykłej. No ewidentnie, trochę mniej. Ale za to te owoce, tak się teraz zastanawiam, mają, widzę, że naprawdę dobry potencjał, jeśli chodzi o spożycie. Może by tak obsadzić jakiś kawałek na działce, na jakiejś grządce takiej podwyższanej z dobrym drenażem i na jakieś przetwory. W sam raz się nadaje, bo naprawdę owoce są bardzo aromatyczne, bardzo. Jakiś, tak jak wspomniałem, jakichś kompotów czy czegoś, albo może jakiś, no nie wiem, taki sałatek nawet, jakiś sałatek takich owocowych, to w sam raz. Więc tak smakują owoce opuncji humifusa. Jak dla mnie bomba. Bardzo dobre. I może zobaczymy na wiosnę, gdzieś na działce, może zrobię na to jakąś grządkę i będą jako owoce użytkowe. Bo naprawdę są bardzo dobre. Jak na razie pozdrawiam i smacznego, jeśli
ktoś sobie też takie coś wyhoduje, to powinno mu smakować.